tym roku obchodzą 120-lecie swojego istnienia i nie planują zwalniać tempa. Mowa o Muzeum i Pracowni Witrażu w Krakowie, które mieści się przy Alei Zygmunta Krasińskiego. Z okazji wyjątkowego jubileuszu marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski odwiedził instytucję i, jak mówił, poznał wyjątkową oraz inspirującą historię. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Po raz pierwszy jestem tutaj dzisiaj. Właściciele tej pracowni, tego muzeum są gotowi na otwarcie nowej współpracy z samorządem wojewódzkim przy udziale znakomitych uczelni krakowskich, więc zobaczymy, być może, że uda się nam wspólnie dokonać takiego przełomu i otwarcia nowej ery tego muzeum w przyszłości. Wizyta była też okazją do podziękowania za dotychczasowe działania. Marszałek przekazał właścicielom medal Polonia Minor, który, jak mówił Witold Kozłowski, ma być uhonorowaniem i inspiracją na następne lata. Ta nagroda Polonia Minor w pięknej oprawie, pozłacane rewers i awers medalu województwa, to nic innego jak podziękowanie za te 120 lat, ale w zasadzie dla Państwa za ostatni okres 25 lat funkcjonowania tej pracowni i muzeum. Natomiast no też, tak jak Pani powiedziała, zachęta do tego, aby jednak starać się tchnąć jakieś nowe idee w funkcjonowanie tego miejsca. Jak mówił Piotr Ostrowski, dyrektor instytucji, nagroda z rąk marszałka to podkreślenie, że Muzeum Witrażu jest istotnym kulturowo miejscem na mapie Małopolski. Pan marszałek odznaczył nas wyjątkową zupełnie nagrodą. Pracowni, która, cieszę się, bo chyba na to zasłużyła, od 120 lat współtworzy kulturowy pejzaż tego miasta, tego województwa, trzeba powiedzieć też Polski. Obchodzimy 120. rocznicę powstania zakładu. Dzisiaj funkcjonuje również jako Muzeum Witrażu, więc pan marszałek mógł zobaczyć historyczne miejsce. Pracownię, budynek, który powstał 120 lat temu specjalnie dla potrzeb pracowni i który dzisiaj, jak powiedziałem, funkcjonuje jako Muzeum Witrażu i łączy te dwa byty. Warto zaznaczyć, że najbliższe miesiące będą dla Muzeum i Pracowni Witrażu czasem wytężonej pracy, dodał dyrektor. Już w sierpniu otwieramy na krakowskich plantach dużą plenerową wystawę pod tytułem Kraków Miasto Witraży. Będziemy pokazywać, będziemy odsłaniać to lekko ukryte dziedzictwo. Witraże często pochowane w małych kamienicach, w nadświetlach bram są zupełnie nieznane mieszkańcom. Oprócz tego w październiku będziemy organizować w Krzysztoforach sesję naukową pod tytułem Wokół powstania krakowskiego zakładu witrażu Wesgier Żeleński. Będzie też wystawa czasowa u nas w siedzibie muzeum, plus oczywiście zapraszamy co dzień od wtorku do soboty do zwiedzenia tego muzeum, do zwiedzenia pracowni. Można to zrobić i drzwi są otwarte. Dodajmy, że Muzeum Witrażu czynne jest dla zwiedzających od wtorku do soboty w godzinach od 11.30 do 13.30 oraz od 14.30 do 16.30. Ze względu na konwencję żywego muzeum, zwiedzanie możliwe jest wyłącznie z przewodnikiem.